I witam tam gorąco w kolejnym programie po tylu miesiącach. Dzień dobry, krypto. Czas zacząć, więc ostatni odcinek mieliśmy 4 lutego, zaraz do tego przejdziemy. Najpierw sprawy organizacyjne. Pierwszy tydzień musicie mi dać czas na, na wejście, tak jak piłkarz, który wchodzi po dłuższej kontuzji. Tutaj nie było kontuzji, tylko przeprowadzka do Stanów. Po prostu czas na wejście. Także nie wiem, czy to będzie każdego dnia w tym tygodniu. Od przyszłego tygodnia planuję poniedziałek, piątek robić te audycje. Jeżeli coś będzie na topie w sobotę, może gdzieś tam się uda zrobić audycję. Ale poniedziałek, piątek gdzieś będziemy tutaj się pojawiać. Godzina? Jeszcze nie ogarnąłem tego tematu, także można powiedzieć, że to będzie prawdopodobnie. Jeszcze nie wiem. W tych samych mniej więcej godzinach, co było w Polsce czy w Anglii, jak byłem gdzieś Około godziny północy, czy pierwsza nad ranem. Wiem, że wielu to pasowało, bo wtedy mogliście posłuchać przed pójściem do pracy, na przykład, albo gdzieś z rana. Zobaczymy. Może to będzie właśnie o tej samej godzinie, albo gdzieś o godzinie szóstej, czyli szóstej p.m. już się przyzwyczaiłem do tych stanów. Do osiemnastej, dziewiętnastej. Więc to są te rzeczy, które gdzieś musimy zorganizować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w realu. W tym tygodniu jeszcze na luźno, ale będzie bardzo dużo materiałów tutaj. Dodanych. Na pewno będziecie mieć tutaj dwie playlisty Krypto Cisza Przed Burzą. Dzisiaj po tym odcinku dodam, także jeżeli wam się pojawi 14 powiadomień, to po prostu wiecie, że to jest książka Krypto Cisza Przed Burzą bez komentarza. Czysty audiobook z styczeń 2022, w tym to zobaczycie. A ten z komentarzem, który słyszeliście przez ostatni miesiąc, może nawet ciutkę dłużej, jest osobna playlista Cisza Przed Burzą Krypto. Oczywiście audiobook z komentarzem po pół roku. Także tu się pojawi ten pierwszy materiał. Wiemy, że za niecałe 7 dni będzie sprawa pomiędzy Hodlonaut a Craig Wright, więc wrócimy tutaj do sprawy pomiędzy Kleimanem a Iron Kleiman od Expianalista, gdzie 19 odcinków zostało nagrane w zeszłym roku. Będziecie mogli to zobaczyć, bo Analist upublicznia to również, tak jak został upubliczniony ten audiobook, którym wiele się, można powiedzieć, zdarzyło od tamtego czasu, więc. A na stronie w głowie twórcy bitcoina.pl pozostaje tylko pierwsza książka z audiobookiem. No drugiej książki nie było, bo to był audiobook, tak. Także... Pozostaje ona tutaj dalej. Są tam, można powiedzieć, ostatnie gdzieś tam egzemplarze na tej stronie. I ten audiobook Kryptocisza przed burzą jest upubliczniony teraz na YouTube. Możecie wejść w postaci z tych odcinków gdzieś tutaj kuknąć, zobaczyć i bez komentarza. Można również odsłuchać i sprawdzić, czy wszystko lub część się zgadza. Tu, gdzie teraz właśnie jesteśmy. 19 odcinków, miniatura do tych odcinków jest tutaj, także będziecie mogli sobie spokojnie zobaczyć 19 odcinków ze sprawy Carrera i Dave'a Claymana. Ona nam pomoże właśnie w zrozumieniu tego, gdzie się znajdujemy dzisiaj, z Hodlonautem i pewnie Kopą w niedalekiej przyszłości. Z innych zmian to. Niektórzy wiedzą, że na koniec audycji zawsze podawałem, kto w ostatnich 24 godzinach dodał jaki materiał. To, co się wydarzyło w ostatnich pół roku Podpowiedziało mi, żeby może na przyszłość tego nie robić, bo ja nie odpowiadam za innych, co powiedzmy swoimi materiałami przedstawiają, a co się potem okazuje chwilę później, więc to zostanie kolektywnie usunięte z końcówki audycji. I pewnie nikt się nie obrazi, bo każdy ma już swoich ulubieńców tutaj, można powiedzieć, i wiecie, jak trafić na ich kanał i co dodają. Ok, dosyć tego marudzenia. Przejdźmy może do ostatniej audycji. Dzień dobry, Krypto, z 4 lutego. Tak tutaj sobie spojrzałem szybko, jaka cena była, bo zawsze na początek podajemy cenę oczywiście. Ci, którzy nie wiedzą, są nowi, to zawsze pokazujemy cenę i to, co pompowało w ostatnich 24 godzinach i to, co w przeciwnym kierunku szło również. Więc BTC w tamtym okresie kosztował 40 500 dolarów. Dzisiaj to jest 19 tysięcy, tak? Sprawdźmy sobie z ostatniej godziny, bo to było chwilę wcześniej. Tak, 19 tysięcy dolarów. Jeżeli byśmy mieli sobie spojrzeć, pod tym kontekstem z pierwszej książki w głowie twórcy Bitcoina i skrypto cisza przed burzą, trzy projekty bitcoinowe, jak sobie poradziły od 4 lutego zaczynamy od tych, które najwięcej spadły, a więc 305 dolarów, 125 dzisiaj Bitcoin Cash 59%. Kolejny, który, kolejny od audycji 4 lutego, 40 500 BTC, 19,70 dolarów w tej chwili mamy 52%. No i ten, który najmniej spadł, można powiedzieć od 95 dolarów 4 lutego do 50 dolarów 40 centów dzisiaj to jest 46%. Bardzo możliwe, że może być to powodem tego, że gdy przychodzi BESA, tak? Projekty, które się liczą, najbardziej albo które są mniej spadkowe, to te, które mają użyteczność. Dzisiaj możemy zaobserwować test na BSV, jeżeli chodzi o ten blockchain, czyli ten Bitcoin, który ma właśnie test swojej sieci na mainnecie. I dzisiaj mamy 32 miliony transakcji w ostatnich 24 godzinach. Żeby to przerównać do innych blockchainów, PTC 253 tysiące transakcji, Tron 4,7 miliona, Atom 4,4, Matic 2,7, Ethereum, no, nieco powyżej miliona, AVAX 1,650, XRP milion, Polkadot 111 tysięcy Litecoin, 102 tysiące Cardano, 72 tysiące ETC, czyli Ethereum Classic, 52 tysiące Doge, 23 tysiące Bitcoin Cash, 23 tysiące. Ktoś liczy oczywiście Solany do tego, gdzie tam jest 90 milionów, ale tam liczą wszystko. Tam każdy zgrzyt, który się dzieje na blockchainie, to nie jest transakcja per transakcja, tylko tam jest dosłownie wszystko liczone. To było już wytłumaczone na naszym Discordzie dużo, dużo wcześniej, także 90 milionów na Solanie to można podzielić przez paręnaście, można powiedzieć w tym, w tym wypadku. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Pacmana, który gryzie cały rynek w postaci DSV. Pamiętajcie, że dzisiaj testują wytrzymałość sieci, także to nie będzie cały czas, bo ktoś zaraz powie, raz do roku to i kogut piernie. Okej, okay, też tak można, ale jest to możliwe. To jest najważniejsze, że w tym momencie jest to możliwe. Więc mam nadzieję, że kryptocisza przed burzą zostało zrozumiane przez ludzi i te ostatnie Cytaty, które tutaj były jeszcze 3 lata temu, które przeminęły z wiatrem. Można powiedzieć ostatnich wypowiedzi, kiedy to pompowano ten market takimi wolnościowymi sloganami, które dzisiaj, no może nie do końca mają rację bytu. Czy może dowiedzieliście się również o tym, co pompowało ten market przez ostatnie 2 lata i wzrost stablecoinów, który też można powiedzieć był tutaj czynnikiem zapalnym. I może to doprowadziło do tego, dlaczego jesteśmy tak dzisiaj uzależnieni od giełdy, czy bardzo skorelowani z tym, co Jesse Powell powie nam. Wszyscy czekają jak na parę parędziesiąt albo paręnaście lat temu. Co powie Jesse Powell? Jeszcze trzy lata temu było to antyinflacyjne wszystko. Dzisiaj się to tak pozmieniało dziwnie. Ale tak może na początek jeszcze chciałbym przypomnieć zapomniane, można powiedzieć wykresy, które były tutaj w 2018, 2019, 2020 roku. Bardzo często e, przypominane nam o tym, że jak przejdziemy tą ostatnią barierę z 2017 roku, Google Trends na Bitcoinie, mieliśmy stówkę. 2017 we wrześniu największe zainteresowanie od tego czasu na właśnie Google Trends nie jesteśmy w stanie przebić się z powrotem powyżej 100, czyli nie za bardzo nam idzie ta adopcja, jeżeli chodzi o świat kryptowalut chociaż na Google Trends, który wskazuje na popularność w danym momencie. W 2017 Bitcoin słowo było bardziej popularne niż niektóre gwiazdy z Hollywood. Teraz widzimy, że to nie do końca jest tą stronę, co byśmy chcieli. A oprócz tego Ethereum idzie w przeciwnym kierunku, czyli widzimy, że w 2017 gdzieś tutaj był na 50, a tutaj idzie w przeciwnym kierunku, chociaż ostatnio wiemy, co się stało z tym marketem nie do końca. A z bo zobaczcie, od 2017 coraz ich więcej również na wykresie Google Trends. Więc jeżeli chodzi o stablecoiny, tak, ostatnio dowiadujemy się, że Binance zaczyna mieszać również ze stablecoinami u siebie, do tego za chwileczkę przejdziemy. Może zamiast patrzeć na analityków technicznych, czy powiedzmy rzucanie kostką Rafała Zaworskiego w walce pomiędzy nimi, może warto z drugiej strony tutaj podejść i sprawdzić, czy stablecoiny coś dodrukowały nam właśnie w sierpniu. Tether? 0 BUSD? 790 milionów. Nieźle. USDC? 0 TUSD0. Czyli w porównaniu z tym, co było wcześniej drukowane, widzimy, że się zatrzymaliśmy również tutaj na dodruku w stablecoinach. Co może świadczyć o tym, i dlaczego nie ma tego dodruku, to jest brak płynności na rynku kryptowalut. I tutaj akurat Nostradambas, ciekawy nick, mówi o tym, że jest fundamentalny limit, ile Tether może dodrukować, bo chodzi tutaj oczywiście o realne dolary w tym systemie, minus oczywiście to, co jest potrzebne na wydobycie i na wypłaty, można powiedzieć, więc Michael Burry powiedział bardzo fajnie, jeżeli nie wiesz, ile tu jest dźwigni czy leverage, jak on to fajnie opisał, to nie wiesz albo nie znasz tak naprawdę krypto. Ktoś pożyczył, pożyczył komuś, pożyczył, pożyczył komuś. Nawet na NFT ostatnio słyszeliśmy, że można było dostać pożyczkę na obrazek, oczywiście w tym rynku. Deso go troszeczkę poprawił, że nie chodzi o to, ile jest płynności w USD, a ile właśnie tej płynności Tether ma sam w sobie. Jeżeli nie mają więcej tej płynności, nie mogą wtedy. Dodrukować więcej, czyli są na limicie, nawet z tymi swoimi przesunięciami na tron z Tetera i tam do drukowania, bo w tym momencie zaczyna się nie spinać jim kiedy to robią podczas takiego sentymentu na rynku, chyba że pojawi się nowy maszyński w tym systemie, czy dukłon, który bardzo szybko zbierze dużą ilość ludzi, a Teter na koniec odbierze i tak co swoje. Tak? Więc o to tutaj chodzi, że nawet ostatnio ciężko im zamknąć tego pega do dolara. I tutaj Deso jeszcze podpowiada nam dokładnie, dlaczego nie ma kolejnego do druku, jeżeli chodzi o ostatnie parę dni. Bo, żeby Bitcoin jeszcze raz, można powiedzieć, wyleciał na Księżyc, no to musimy tutaj po prostu mieć więcej płynności w Tetherze. I krypto ma swoją federalną rezerwę. Kiedy? Kiedy może Tether drukować? Kiedy peg jest powyżej 1,002. Wtedy można drukować, czyli ta płynność musi jednak wejść w ten teder, i dokładnie nam to pokazuje dzisiaj na kolejnym poście, kiedy dokładnie jest drukowany. 1.002, widzicie, jest druk, wszystko poniżej się nie spina. Więc może dlatego mamy tą nową zagrywkę z Binance, który dokona automatycznej konwersji, wyobraźcie sobie, USDC, USDP i TUSD na BUSD, czyli ich stablecoin. Teraz będziemy mieć, można powiedzieć, Niektórzy to zauważają jako walkę pomiędzy dwoma stablecoinami, tutaj bardziej USDC miałby być wykluczone z tej walki o największego stablecoina, chociaż zaraz przejdziemy do artykułu, który USDC, czy Circle dokładnie mówi, że nie jest to taki głupi pomysł, zaraz do tego przejdziemy, ale tutaj widzimy, że oni nie usuwają oczywiście, tylko automatycznie w momencie, kiedy wy wyślecie na tą giełdę, czy... Będziecie chcieli wysłać z powrotem, jeszcze macie taką możliwość, to po prostu będziecie mogli. Jestem ciekaw, czy to też nie jest taka zagrywka na to, co się dzieje w samym Binance, bo wiemy, że Binance w tym momencie znowuż po raz enty jest próbowany pod względem prania brudnych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, czyli gdzieś tam sprawdzają Binance pod tym kontekstem. Jeżeli USDC miałby nie być na tej gdzie w jakimś przypadku, bo coś się nie zgadza prawnie, to. Wydaje mi się, że ten ruch dzisiaj już by złagodził skutki, żeby nie było takiego szału, ej, USDC, nie może być na Binance. słyszałeś o tym? A tu, jeżeli tak, mamy autokonwersję, także może to jest pod tym względem zagrywka, chociaż z drugiej strony widzimy, że skoro już Tether w tym momencie, chyba że przyjdzie Maszyński 2, Dukun 2 i będzie fajnie na tym rynku spokojnie, to mamy tutaj takie też również zagranie, które może nam powiedzieć o tym, że Tether, który jako jedyny nie jest tutaj z tej trójki brane pod uwagę, będą sobie tutaj królować na Binance, gdzie Tether obiecuje nam audyt od 2016 roku. Atestację mamy, ale audyt, wiadomo, znacie to z książki, czy z audiobooka e, Krypto Cisza Przed Burzą, co oznacza audyt, a co oznacza atestacja, tak? Więc tutaj, jeżeli BUSD miałby rosnąć teraz, tak samo jak jeszcze do niedawna Tether, czy USDC, tutaj widzę jeszcze światełko w tunelu, na to, żeby po prostu ten rynek rozbujać, aż do momentu, gdzie zacznie się tutaj również coś nie spinać w niedalekiej przyszłości. Niektórzy oczywiście to komentują w taki sposób, że pamiętajcie, że USDC banuje też również e, tornado cash, więc to jest Plus dla Binance, więc może Tether nie zbanował do tej pory i dlatego i tak to jest fajniejsze e, pod tym względem, że ten USDC zostanie w pewien sposób ograniczony, chociaż tak nie myśli Circle, bo według nowego posta na Twitterze Jeremy Aller, współzałożyciel i dyrektor generalny USD Coin, USDC, emitenta stablecoin na Circle powiedział, że do niedawna decyzja Binance o połączeniu tych ksiąg, można powiedzieć, dolarowych stablecoinów jest dobrą rzeczą dla USDC. Ten ruch doprowadziłby do stopniowego przesunięcia akcji, powiedzmy wolumenu z USDT do BUSD i USDC, powiedziała Lair. Niektórzy użytkownicy wskazywali, że teraz można bezproblemowo wpłacać i wypłacać USDC na Binance. Przed zmianą konieczne było najpierw przeliczenie USDC na BUSD lub USDT, a następnie wykorzystanie go do handlu produktami lewarowanymi. No tak, bo dużo par nie było na przykład w USDC. Jednak inni wskazywali, że automatyczna konwersja mogłaby wyciągać z obiegu USDC na część właśnie BUSD. I tutaj będziemy obserwować dokładnie to samo, co na tronie w stosunku do wybicia na teterze. Jeżeli miałoby to tak działać, to nie ma problemu. Tutaj odejmujemy, tutaj dodajemy prosta matematyka. Ale przecież wiemy, że w przyszłości na tronie wybijało się A, na powiedzmy gdzieś tam USDT nie znikało, tak, W tym samym czasie. Więc to jest ciekawe, jak to będzie wyglądać, to wszystko. Czy to właśnie do poprawienia płynności tego rynku? I teraz poczekamy jeszcze na kolejnych dobrodusznych maszyńskich tego rynku, którzy jeszcze popchną e, ten rynek. Wydaje mi się, że NFT nadal gdzieś tam może być nadal w grze, tylko dlatego, że nie jest uregulowany prawnie w wielu miejscach, tak jak już. Zrobiono to z innymi projektami ICO czy cokolwiek. Także tutaj jeszcze będzie jakieś pole do popisu, pewnie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale widzicie moje zdanie na ten temat, jak to wygląda. Dlaczego możemy mieć taką właśnie zagrywkę, a nie inną? Dajcie znać w komentarzach, może wy macie inne, zupełnie inne zdanie. Przejdźmy do kolejnego tematu, bardzo ciekawy. Jeden z największych portfeli, trzeci co do wielkości, i zaraz do tego trzeciego co do wielkości portfela przejdziemy, bo to był najbardziej popularny, wymieniany, portfel, który tutaj pojawiał się i na YouTubach, i na newsach polskich, i zagranicznych. Co robi ten tajemniczy trzeci portfel na tym rynku krypto tak naprawdę? Teraz widzimy, że jeżeli wejdziemy sobie na ten portfel, wszystko zostało wyczyszczone z tego portfela. Tutaj akurat jest tweet, że idzie to na giełdę 200 tysięcy i prawdopodobnie należy to do Michaela Saylora. Ja nagrywałem film. Jeżeli byście sobie hmm, przeszli gdzieś do grudnia zeszłego roku, listopada, ja dodam link w opisie tego filmu będziecie mogli sobie go zobaczyć szybko, 14 minut, niecałe. Także możecie tutaj kuknąć. Wtedy, kiedy ja nagrywałem ten film, nagle wszystkie audycje ustały. Można powiedzieć o tym trzecim największym problemie. Chyba, że jest jakiś, dajcie znać, link. Bo zastanawiałem się, czy to nie jest jakiś prywatny milioner, tylko giełda po prostu. I tutaj akurat dodawaliśmy tą audycję, żeby sprostać i czekałem na komentarze. Nie doczekałem się chyba za wielu. Chociaż niektóre przeczytam, materiał kozak. Nikt o tym nie mówił, jak ty teraz, czy... Najczęściej to są jakieś połączenia z Coinbase albo Filip z Gancarzem Wyjaśnieni z ich świętą relikwią portfelową, czyli ten trzeci portfel, który był naprawdę na no, bardzo popularny i na YouTubie często prześwietlany, co tam się dzieje na tym portfelu. A tutaj ostatnio nawet nie słyszę, żeby ktokolwiek wspomniał o tym, że te wszystkie środki z tego portfela przeszły gdzieś po prostu zostały wysłane. Teraz pytanie, czy na giełdę, bo tutaj tweet od razu mówi, że to jest giełda Michael Saylor. Zobaczmy jeden z artykułów. Crypto News Flash. To mamy właśnie informację o tym, że MicroStrategy sprzedaje 132 tysiące bitcoin. Dane z firmy zajmującej się analizą blockchain, CryptoQuant, twierdzą, że główny portfel MicroStrategy sprzedał 132 tysiące. Według danych ten portfel właśnie to jest to. HQ na końcu Dlatego zapamiętałem, dlatego się dziś mi tutaj te połączenia zaczęły świtać, i żeby to po prostu sprawdzić dla Was, należy do firmy Michaela Saylora. Różne dane sugerują, że MicroStrategy przechowuje wszystkie swoje BTC w dwóch adresach single sig Od poniedziałku do czwartku, w tym tygodniu wspominamy powyżej portfel, MicroStrategy przeniósł BTC do wielu portfeli giełdowych, takich jak Coinbase. I tutaj była cena 23 tysiące, 23 lipca i czy to jest zamiar sprzedaży. 19 lipca nadal wspierał Bitcoina Twitterze, że posiadacze Bitcoina nie powinni sprzedawać swoich udziałów. Także oni przesłali na giełdę nie wiadomo dlaczego, czy już sprzedali, czy te 19 tysięcy jest wliczone w cenę, czy nie jest wliczone w cenę. Teraz będziemy sobie tutaj dalej to śledzić. Oczywiście już nie ten portfel, bo ten portfel został, albo przestał być śledzony tuż po tej audycji. Tak naprawdę z grudnia 10 na różnych innych mediach społecznościowych. No ale Wieloryb czy giełda. No mikrostrategii, prawdopodobnie to było. Także dobrze, że ten materiał został wtedy nagrany. I teraz do tego mieliśmy też informację o tym, że parę tysięcy bitcoinów, pięć tysięcy BTC, które nie były gdzieś tam wprowadzane. To są oddzielny temat niż ten portfel, o którym mówiliśmy chwilę wcześniej. To nie były żerwane chyba od 7, 8, 9 lat. Z tego co dobrze pamiętam, poprawcie mnie, ale po pięć tysięcy, na koniec lipca. Dwa razy zostały ruszone po 5 tysięcy i gdzieś tutaj już w tym tygodniu, chyba, czy w zeszłym tygodniu również zostały przesunięte. I tutaj mamy Twitter, który mówi nam o tym, że za każdym razem, kiedy Bitcoin OG przesunął się albo przesłał te 5 tysięcy BTC w przeszłości, cena następnie spadała o 20-80% do 80 w kolejnych miesiącach. Czy w tym tygodniu transakcja, czy bardziej cena BTC o wartości 19,600 będzie taka sama, czy raczej będzie inna? Powiedzmy w kolejnych tygodniach. Teraz tutaj trzeba wrócić do tej zagrywki Binance, zobaczyć, co będzie się działo na stablecoinach. Czy tutaj będziemy mieć do dróg, bo tutaj się nie spina, chociaż tu może się zacząć spinać, więc będziemy na to też zwracać uwagę. A w kolejnej wiadomości, może nie będzie tych wiadomości dzisiaj za dużo, bo dopiero wchodzimy w ten rynek, rozgrzewam się, także spokojnie nie będziemy 40 minut mieć i raczej nie będę planował mieć takich długich odcinków, bo wiem, że dużo osób nie ma tyle czasu, żeby oglądać więcej. Macie informacji na Discordzie, na który zapraszam i tam też dodajemy wiadomości praktycznie z przekroju całego dnia. I tutaj mamy kolejną informację o tym, że BTC Mining Pool Pooling, czyli Mining Pool BTC Pooling zawiesza wypłaty z portfela w celu ustabilizowania płynności. Wyobraźcie sobie. Czyli Mining Pool, który powinien wypłacać wszystko po równo i to powinno się znowuż to słowo, które jest wzięte, powinno się spinać, tak? To jest śmieszne słowo, bo przypomina mi o ekipie z Wrocławia. Ale okej. Okay. I Powinno się wszystko w tym przypadku no to działać, tak? Powinno być wypłacane. A tutaj widzimy, że pula wydobywcza, Pooling wallet, ogłosiło, że tymczasowo zawiesi wszystkie wypłaty w celu zachowania aktywów i ustabilizowania płynności. Pula obwinia za ten problem z rozliczby wniosków o wypłatę. W poście na swojej stronie medium pulling wallet twierdził, że ta cała akcja. Służy jego celowi ochrony aktywów i utrzymania operacji w środku, tego co nazywał nudnym rynkiem kryptograficznym, czyli żeby te płynności czy te środki były dalej zachowane. Mamy nudny rynek, dlatego nudny rynek jest właśnie wynikiem tego, że oni nie mogą wypłacić. Czy to nie jest rack Czy koniec tego mining pula? Firma zapewniała klientów, że ich aktywa są bezpieczne, i twierdziła, że spodziewa się dostarczyć społeczności więcej szczegółów już niebawem. Czy to jest jakieś zagrożenie dla BTC? No nie, bo tu przynajmniej widzimy, jak działa. Bitcoin tak naprawdę powinien, gdzie jeżeli mamy powiedzmy pewien pól, który w ostatnim tygodniu miał 10%, jeżeli sobie przejdziemy na 24 godziny, zobaczymy, że już ten puli zmniejszył się o połowę. 5,3%. Po prostu ci, którzy mieli tam sprzęty, czy cokolwiek przeprowadzili się do innych puli. I tak działa po prostu w tym wypadku. Ciekawe, jak to będzie działać w przypadku prawa. Jeżeli kiedykolwiek miałoby, na przykład miałoby, ja nie mówię, że tak będzie, ale jakby w przypadku przyszłości jakiś pól zaczął gdzieś tam filtrować niektóre adresy, czy to samo by się działo z ludźmi i też po prostu gdzieś szli na inne pule, czy też tak to będzie działać. Ale widzicie, że tu w tym wypadku zadziałało to świetnie, po prostu ludzie wyszli z Pulin, a co mogło być przypadkiem tego, dlaczego tak się zadziało na Pulinie, także w lutym 2021 Pulin właśnie wtedy był w DeFi, Yield Farming i co mogło pójść nie tak, jeżeli gdzieś tam byli w tym. Także tu macie nawet Informacja o tym, że no nie do końca jesteście w stanie czasami w przyszłości, jeżeli nie wypłacacie na bieżąco, dostać swoje środki, jeżeli tego nie zrobicie, tak jak mówiłem, na bieżąco. Stosunek ceny Ethereum do BTC osiągnął najwyższy poziom w 2022 roku, wynoszący 0,084 we wtorek. Ethereum osiąga lepsze wyniki niż Bitcoin, gdy zbliża się. Merch, oczywiście, gdzie mamy tutaj, jesteśmy ostatnio atakowani z każdej strony tymi informacjami o merchu, przejściu na proof of stake. Jaki to świetny nie jest Ethereum dzisiaj, mimo tego, że nie zmieni za nic swojej skalowalności, będzie tak samo wyglądał, tylko będzie na proof of stake, będzie troszeczkę bardziej eko, rodem, można powiedzieć, Grety's Forum ekonomicznego, tak? Czyli teraz będzie bardziej czysty, bardziej niewydajny, bo to nie o to chodzi, ale bardziej po prostu eko. Tak, więc tutaj dlatego BTC tutaj może wypadać blado pod względem ceny w tym momencie i jestem ciekaw, czy to nie powiedzie w taką narrację. Słuchajcie, zobaczcie, co Ethereum robi. Zobaczcie, Google Trends jest bardziej popularny na Ethereum niż na BTC. No to może warto też iść w te same ślady co Ethereum i wtedy przejść na eko na BTC. No i wtedy można dodać te 20 pary milionów. BTC. No, oczywiście żartowałem z tym ostatnim. Miejmy nadzieję, że nie. My to tylko śledzimy, żeby się nie okazało w przyszłości. O tym było w ostatniej części. Krypto, cisza przed burzą, w audiobooku, razem z opisem, żebyście wiedzieli, że my po prostu tą zmianę narracji, jeżeli miałaby taka nastąpić, będziemy sobie tutaj obserwować. A wiecie, że dla niektórych cena jest najważniejsza. A co za ceną idzie, jeżeli zobaczą, że złoto się świeci na Ethereum Eko no to może też im się zaświecą laserowe oczy właśnie na cenie BTC, że może warto zrobić to samo. Co jeszcze może świadczyć o tym, że jesteśmy w głębokiej besie? Może BC, który sprzedaje zaledwie 16 NFT w ciągu tygodnia, gdy OpenSea też tutaj pod względem popularności, no nie za dobrze sobie radzi ostatnio. Chociaż niektórzy myślą, że nadal mamy hossę. Ostatnio słyszałem, także, okej. Okay. Za to domeny NS odnotowały 170% wzrostu wolumenu obrotu. Oczywiście, o co chodzi w tych domenach, to to, żeby posiadasz om zastąpić długie, nieporęczne nazwy portfeli krótszymi, bardziej zapadającymi w pamięć frazami. No i minął rok, a mamy 99% spadek od szczytu właśnie na wolumenie obrotu na OpenSea. Ok, mógłbym mówić jeszcze z 10-15 minut, ale spokojnie, spokojnie, dajcie się rozgrzać, bo tutaj wchodzimy na nowo, będzie parę zmian, o których usłyszycie już niedługo i będziemy też jeszcze raz dodawać, tak jak mówiłem, Krypto -cisza Przed Burzą, bez komentarza, będzie tutaj w playliście i do tego dojdzie nowa playlista Craig Wright Vs Aira Kleiman. Koleś, który to stworzył, tą całą audycję, ja tylko źródłem tam swojego głosu, spędził na to 300 godzin. Także może warto nie słuchać Onetów krypto, jak ja to nazywam, czy Twitterów tylko i wyłącznie, tylko zobaczyć, co jest w aktach sprawy. Tam wszystko opiera się na tym, co było w aktach sprawy, a to będzie dobre preludium do hodlonauta, do tego, co się wydarzy w przyszłym tygodniu. Życzę Wam wspaniałego dnia. Pojawię się już niebawem. Nie wiem, czy to będzie jutro, bo jutro. Zobaczymy ten tydzień na luzaka. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.